Moi drodzy, to co robicie ze świąteczną kolekcją, to jest naprawdę niesamowita rzecz. W 2 doby po premierze sprzedało się 1000 produktów z 1000 autografów, więc naprawdę, słuchajcie, warto się pospieszyć, jeżeli jeszcze chcecie załapać się czy na bluzę, czy na koszulkę. Ja przypominam, do każdego zamówienia jest zdjęcie z autografem totalnie za darmo i z tajną wiadomością ode mnie, gdzie każdy ma inną wiadomość. www.abraety, pierwszy link w opisie. A dzisiaj, moi drodzy, warto się pospieszyć. Spójrzcie na to, Elviso aktualnie jest na serwerze i słuchajcie, dosłownie przed chwilą wchodzę na serwer, mówię mu siema, siema, coś tam, wiecie, próbowałem tak delikatnie zacząć, ale chłop stwierdził, że nie ma tutaj między nami przyjaźni. Teraz, słuchajcie, zostaliśmy wrogami. Od kiedy przeciągnęliśmy Agentixa na swoją stronę i Agentix dołączył do Abry oraz Maciocha w ramach gangu braci, to Elviso jest naprawdę zły. Dodatkowo Agentix dostał ode mnie zadanie, aby skopać właśnie mur Elviso, który notabene miał 3 kratki grubości. Kumacie, to 3 kratki obsydianu, słuchajcie. No i widzicie, tam jest, słuchajcie, Lamus, on się tak wkurzył, że stwierdził, że rozwali mój mur i właśnie z tego obsa jakby stworzy sobie mur i będzie, wiecie, ja będę zabierał mu obsa, tworzył sobie mur, a on będzie zabierał mi obsa i tworzył sobie mur. Więc słuchajcie, ja oczywiście, skoro zostałem wyzwany na pojedynek przez Seramusa Lamusa Elvuzio, no to słuchajcie, ja oczywiście nie odmówię. Mam przygotowany, słuchajcie, nowy ekwipunek, oczywiście naprawiony dzięki naprawie, czyli zaklęciu Mending. Wiadomo, to nie ulega żadnym wątpliwościom. On myśli, że ja teraz będę go klepał. O nie, nie. Co to nie, dosłownie, słuchajcie, za chwilę tu przyjdę. Ale, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, potrzebuję jeszcze, słuchajcie, zapasowej zbrojki. Nie bez powodu robiliśmy villagerów, tak? Wy na pewno doskonale wiecie, w bazie gangu braci mamy, słuchajcie, villagerów około 20, które robią, po prostu wiecie, za bardzo mało szmaragdów bardzo dobre itemy, między innymi takie kozackie zbrojki, czy to, słuchajcie, diamentowe portki, czy tutaj właśnie diamentowe budki, oczywiście klaty, także, słuchajcie, hełmiki, my to łączymy w gotowe sety i potem możemy sobie tworzyć takich setów po prostu nieskończoność, więc nie myślcie sobie, ja tutaj mam przygotowane portki, mam przygotowane, słuchajcie, klatkę, ale dobrze byłoby ze sobą jeszcze zabrać jakieś budki, dlaczego by nie? Weźmiemy sobie jakieś takie, patrzcie, Protection 3, dobierzemy sobie, słuchajcie, jakiś sensowny hełmik, może być, słuchajcie, też Protection 2, myślę, że mi to w ogóle, słuchajcie, nie będzie w tym momencie przeszkadzać i gdyby, na wszelki wypadek, padła mi ta zbrojka, to po pierwsze, mam tutaj zapasową zbroję, ale to nie wszystko, nie myślcie sobie, absolutnie nie. Oczywiście też założę tutaj tarczę, no nie widzę innej możliwości, ale ja wezmę sobie jeszcze tutaj, słuchajcie, 12 złota, przerobię je na 12 emeraldów i stworzę sobie buteleczki, słuchajcie. O tak, stworzymy sobie, słuchajcie, w ten sposób buteleczki. Na wypadek, gdyby padała mi zbrojka, zawsze tymi buteleczkami mogę troszeczkę sobie tej zbrojki naprawić, ale też na wszelki wypadek, wiecie co? Wezmę jeszcze jedną tarczę. Jesteśmy praktycznie przygotowani, ale nie wiem, czy wiecie, na kanale Abra Games wczoraj wleciał epicki odcinek, gdzie stworzyłem, słuchajcie, mój nowy mieczek. Będziemy mogli dzisiaj go przetestować, jak ja się cieszę. Ledwo co stworzyłem miecz i już możemy go przetestować na Elviso, spójrzcie na to. Ostrość 5, czyli najmocniejsza ostrość, jaka jest, słuchajcie, w Minecrafcie. Grabież 3, odrzut 2 i Fire Aspect 2. Elviso totalnie nie spodziewa się tego, że my mamy ogień na mieczu i dzisiaj się o tym przekona. Elviso już tutaj siedzi, ja cię kręcę. Słuchajcie, chciałem tutaj jeszcze go chwilę poklepać z łuków i tak dalej, no muszę przyznać, teraz to mnie naprawdę, słuchajcie, chłop zaskoczył. Ja oczywiście muszę tutaj uważać, widzę, że on mi rzucił jakiegoś tego poisona, no on mi zawsze mi rzuca jakieś, wiecie, syfy pokroju potka, wiecie, na tutaj truciznę, ale mnie to za bardzo nie obchodzi. On może sobie, wiecie, tutaj we mnie strzelać, on może we mnie rzucać. Zaskoczył mnie. Po prostu, słuchajcie, muszę przyznać, że teraz przez chwilę mnie zaskoczył. Oho, dobra, teraz będziemy się strzelać z łuku. Ej, on jeszcze poisona ma na tych strzałach, zapomniałem. No to jest mega przypał, ale on nie wie, że mam ogień. On nie wie, że mam ogień, słuchajcie, na mieczu, więc no to będzie, słuchajcie, jego zmora. To będzie naprawdę jego zmora. On nie ma bladego pojęcia, na co, słuchajcie, się tutaj pisze, no nie? Dobra, wbije się do niego, słuchajcie, na wyspę, nie? Wbije się ewidentnie do niego na wyspę. On się totalnie tego nie spodziewa. Na początek nie chciałbym, słuchajcie, go klepać mieczem. Absolutnie nie chcę mu pokazywać, że, słuchajcie, mam na mieczu, słuchajcie, płomień. To jest absolutnie genialna rzecz, więc najpierw, słuchajcie, zepsujmy mu troszeczkę. A, no trafiaj, trafiaj, byczku, trafiaj! Zepsujmy, słuchajcie, mu troszeczkę zbrojki. Jak zepsujemy zbrojkę, to wówczas będziemy mogli, słuchajcie, już go atakować mieczem i go rozwalić. Dawaj, Elviso, płyń do nas, dawaj do łódeczki, wsiadaj, byczku! Byczku, no dawaj, 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 dawaj! Ej, możemy wejść w sumie na górę i go postrzelać, słuchajcie, z góry. Dawajcie, niech on do nas
was leci. Niech leci, słuchajcie, chłop, dawaj, dawaj. Ja w ogóle przypomnę wam, słuchajcie, kto nie subuje kanału, ten, słuchajcie, gapa. Dajcie suba, zostawcie dzwonek, tu regularnie są odcinki, regularnie są, słuchajcie, live'iki, więc naprawdę warto. Nie zabrałem tylko, słuchajcie, ze sobą TNT. To jest akurat trochę lipa, powiem szczerze. To jest naprawdę, słuchajcie, gigalipa. No i dobra, i Elviso teraz, słuchajcie, widzi, że mam płomień na mieczu. No, teraz, słuchajcie, to niestety, ale on ma raczej lipę. On nie ma także, słuchajcie, na pewno ostrości 5. Nie ma w ogóle takiej opcji, aby on miał ostrość 5 ze sobą. I widzicie, już musi orać, już musi orać. Rzucił sobie, słuchajcie, tutaj poteczkę na jakieś zdrówko czy coś takiego, ale widzicie, znowu ora. On ma naprawdę mega, ale to mega, słuchajcie, kaplice. Jest złote jabłuszko. Ja też muszę się na chwilę cofnąć, słuchajcie. Muszę się oczywiście na chwilę cofnąć. Widzicie, on tak serio ora. On tak naprawdę ora i nie spodziewał się tego, że mam płomień. On totalnie, słuchajcie, się tego nie spodziewał. Ale dobra, ja oczywiście wbijam się, słuchajcie, tutaj. Bardzo bym chciał, słuchajcie, wejść na jego domek, no nie? Bardzo bym chciał, słuchajcie, to zrobić, czyli wejść na jego domek. Dobra, spróbujemy teraz to zrobić. Nie wiem, czy on mnie dosięgnie. Prawdopodobnie mógłbym mnie, słuchajcie, dosięgnąć łukiem, ale ja się tutaj wbijam, słuchajcie, i teraz tak, wlatujemy na to gniazdo. Ewidentnie, słuchajcie, wlatujemy na to gniazdo. Już widzieliście przez chwilę popis mojego łuku. Serio, znaczy tego miecza. Naprawdę, słuchajcie, ten miecz był kolosalną różnicą względem tego, co miałem do tej pory. Serio. I ogień, i słuchajcie, ta ostrość robi naprawdę robotę. Co tam, Elviso? Co tam, Elviso, u ciebie, słuchajcie? Dobra, ej, strzelamy w niego. Dawajcie, bo on będzie chciał nas oczywiście zrzucić. Dobra, słuchajcie, w takim razie pyk, pyk, pyk i pum. O, dobra, ma ciernie. Warto o tym pamiętać. Ej, on miał wcześniej ciernie? Nie przypominam sobie. Wydawało mi się, że Agentix miał ciernie, ale czy Elviso także miał ciernie? Tego nie wiedziałem. Dobra, Elviso tutaj sobie, słuchajcie, wybiegł. Dobra. O, wziął kuszę! Czy on wziął kuszę na wielostrzał? Czekajcie, tak! Ej, spoko, Elviso, tylko wiesz, ta zbrojka moja to się zaraz naprawi, nie? Więc raczej nie widzę tutaj żadnego problemu. Dobra, dawajcie, strzelamy tego lamusa. Co, będzie uciekał pod drzewo? No, standardowo, nie? I tak, słuchajcie, wiecie, ja będę go trafiał, on będzie mnie trafiał, tylko że... Ja mam mending. On mendingu nie ma, więc on ma raczej, słuchajcie, w tym momencie przepał, bo mu się psuje zbrojka, a mi się, słuchajcie, zbrojka może i psuje, ale mogę ją naprawić. O, jeszcze go trafiłem. Super, ej. Zaraz, słuchajcie, zepsujemy mu trochę zbroi i wbijamy się do niego na dół. To będzie, słuchajcie, za mocne. Tylko pytanie, czy on nie będzie chciał się tutaj podbudować, ale raczej wie, że jeśli chodzi o wysokość, to ja mam teraz przewagę. Jedyne, na co muszę uważać, to, że mój łuk ma 139 użyć. To nie jest jakoś dużo, ale też bez przesady. Nie jest źle. Od się pierun, wrócił się. Ej, on chyba chce lecieć do mnie na wyspę, czy mi się tylko wydawało. On mnie prowokuje. On, słuchajcie, mnie prowokuje. Będzie teraz unikał strzał, ale on chyba nie ogarnia, że ja mam, słuchajcie, infinity. Ja mam nieskończoność na łuku. Ja tych strzałów naprawdę mogę, słuchajcie, milion wysłać. Naprawdę mogę ich dosłownie milion wysłać. Ej, patrzcie. Kurde, denerwujesz mnie, Elviso. Dawaj. No, wiecie, będzie tak latał. I on teraz na bank. On teraz na bank sam do siebie mówi: Amerka nie umie mnie trafić. No, no gościu, no jak tak latasz jak pajac, bo się po prostu boisz do Aberki podejść, no to tak, to ciężko cię trafić, muszę przyznać. Dobra, teraz cię trafiłem i patrzcie, trzy strzały i musi orać i zjadł chyba jabłko? Nie, zjadł steka. Już myślałem, że jabłko, nie? Już myślałem, że po trzech strzałach, słuchajcie, musiał zorać, nie? To by było, słuchajcie, za mocne. Dobra, wiem, że on tam jest, słuchajcie, jest. Trafiony znowu, nie? Kurczę, wiecie, ta jego zbroja naprawdę tak pada. Ja mam jednak moc 5, no nie? Trzeba o tym pamiętać, że, słuchajcie, ja mam moc 5, więc naprawdę to nie jest zbyt przyjemna sytuacja dla Elviso. Naprawdę, słuchajcie, to nie jest zbyt przyjemna sytuacja dla Elviso. Dobra, on tam wystaje. Oczywiście trafiony, wiadomo, ja też sobie tutaj zjem. Skoro Elviso sobie je, to co? Ja nie mogę? Moja zbrojka, ile ona ma tutaj użyć? No słuchajcie, 60 użyć zużył, 50, no bez jaj, nie, no w ogóle, no słuchajcie, to jest nic, to jest tyle co nic. Dobra, Elviso, będziesz tam wystawał, czy może wyjdziesz? Wyjdziesz, Elviso? Proszę wyjść, tutaj, widzę cię, oj, sam sobie teraz, słuchajcie, zasłoniłem ogniem, a i tak go trafiłem, nie? Ej, ha, kurde, ale to jest mocne, dobra, słuchajcie, bo on teraz też przejmuje tutaj troszeczkę wysokość, słuchajcie. Dobra, ja go tutaj, wiecie, będę cały czas trafiał, słuchajcie, będę go tutaj trafiał, patrzcie, wystaje. Wystaje stamtąd, słuchajcie, kurde, weź go traf. No weź go traf, jakbym miał, słuchajcie, tutaj TNT, to bym mu wybuchnął tak, żeby gość się, słuchajcie, nie pozbierał. Nawet jak go nie widzę, to go trafiam. To jest najmocniejsze. Ale dobra, złazimy, słuchajcie, na dół. Ja oczywiście mam feather falling, więc ja mogę sobie tutaj skakać, słuchajcie, i obrażeń nie dostaję. Widzę, że Elviso już chyba to ogarnął, że, słuchajcie, mnie już nie ma na wysokości. Oczywiście on cały czas ma te strzały z poisonem, które mnie naprawdę drażnią, ale też słuchajcie, bez przesady. Dobra, trafiamy go. Dawajcie. Zaraz podejdziemy, słuchajcie, do niego z mieczykiem i już tak zbyt kolorowo nie będzie miał, słuchajcie, tutaj chłop, dobra. Też zobaczę, jak mój łuk. 139 użyć było. Ej, wiecie co? A dawajcie, naprawmy sobie troszeczkę zbrojki. Zobaczmy, czy ona będzie teraz, słuchajcie, full nowa. Tak mi się, słuchajcie, wydaje, że to naprawdę dużo da. Patrzcie, było. Ej, dużo dało.
Dużo dało. Praktycznie, słuchajcie, naprawiło mi w 100% moje itemki, więc możemy się dalej klepać, słuchajcie. I widzicie, trafiłem go ze 3 razy i teraz będzie orał. 3, 2, 1 i słuchajcie, już ora. I już ora, widzicie to? A nie, dobra, nie, jednak jeszcze nie ora, ale zaraz będzie. Patrzcie, już w tym momencie ora. Już ma, słuchajcie, mega lipę. Już ma... O, ja też nie mam zbyt ciekawie. Ja też, słuchajcie, nie mam zbyt ciekawie. Nie zauważyłem. Znaczy, wiecie, ja dalej mam 7 serc, więc za dużo mi to, słuchajcie, nie robi. Elviso cały czas w ogóle używa potek. Zauważcie, ja nie użyłem jeszcze ani jednej potki, nie? Ani jednej potki. Dobra, Elviso ma tutaj mega teraz lipę, słuchajcie. Najadł się, ale słuchajcie, on ma teraz naprawdę teraz lipę. Taką serio fest lipę, dobra. On musi, słuchajcie, tutaj zwiewać. Ja też muszę troszeczkę zwiewać, więc sobie troszeczkę odejdę, nie? Jakby wiecie, mimo wszystko, on na 4 sercach pewnie dalej by się klepał. Ja na 4 sercach, mimo że mam totemy nieśmiertelności przy sobie, to nie bardzo chcę się klepać, bo to po prostu, słuchajcie, w moim wypadku nie ma aż tak bardzo sensu. Dobra, on oczywiście, słuchajcie, tutaj będzie podchodził, ale ja łukiem będę, słuchajcie, mu nie dość, że psuł zbrojkę, to jeszcze będę go atakował. I to jest najmocniejsze, nie? To jest w tym momencie, słuchajcie, najmocniejsze. Dawajcie go, dawaj go. Ej, te ciernie też mnie drażnią, powiem szczerze. Naprawdę, te ciernie od niego, słuchajcie, mnie naprawdę drażnią, bo kurde, jak można, słuchajcie, jak można ciernie nie używać? Ja specjalnie na początku nie chciałem cierni, bo uważałem to za nubowskie. Potem mi pisali się, że w sumie ciernie nie są takie nubowskie, więc w sumie teraz przyznam się, chciałbym mieć ciernie. No, ale nie za bardzo je mam. Dobra, odpłynę sobie kawałeczek, słuchajcie, tutaj od Elvisa. Mimo że mam oczywiście full HP, to chciałbym zobaczyć, słuchajcie, jak wygląda moja sytuacja ze zbrojką i całą tą resztą. Chciałbym też wiedzieć, słuchajcie, jak wygląda sytuacja ze zbroją Elviso. On na pewno sobie nie naprawił tego teraz, bo on nie ma żadnego mendingu. Ja natomiast... Nie, no słuchajcie, on mi trochę zjechał tej zbrojki. To on w takim razie ma z połowę. On ma z połowę, słuchajcie, użyć w tym momencie, nie? On dosłownie ma, słuchajcie, z połowę użyć. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, można by... O kurde. Patrzcie to. Lecimy po potki. O kurde, kumacie to? Jakbym ja teraz wziął potki, to bym go rozklepał w 3 sekundy. Wow. Znaczy też nie wiem, czy mi się uda akurat, słuchajcie, ogarnąć potki, bo ja mam jakieś tam gotowe na siłę 2, jeśli się nie mylę, ale co by nie powiedzieć, Elviso to jest taka osoba, która potrafi, wiecie, wyjść ze serwera, kiedy ktoś go za bardzo, słuchajcie, klepie. I tego troszeczkę się boję, powiem szczerze, nie? Że ja będę już go tutaj dojeżdżał, a on nie dość, że ma złote jabłka, on ma jeszcze potki na zdrowie, więc on w uczciwej klepie już by teraz przegrał. I chyba nie muszę teraz nikomu tego udowadniać, no bo sami widzieliście, on sobie rzucał natychmiastowe zdrowie i tak dalej. Kurczę, gdzie ja mam tą siłę? Dobra, okazało się, że zupełnie w innej skrzynce, słuchajcie, to trzymam. To są poteczki, które Agentix miał za zadanie zrobić dla mnie, kiedy chciał dołączyć do gangu braci. I to są, słuchajcie, potki na siłę na 2 minutki. Więc naprawdę, słuchajcie, to jest akurat mega mocne. Musimy zlokalizować, słuchajcie, Elvisa. A, już wiem, gdzie w sumie jest Elviso. I słuchajcie, wypić tuż przed wejściem do niego. Bo patrzcie, 1,5 minuty jest tylko, słuchajcie, długość trwania tej potki. Czyli tak ani długo, ani krótko. Tak wiecie, tak se. Po prostu tak se. Więc podejdziemy, słuchajcie, bliżej i bardzo dobrze byłoby, słuchajcie, tak do niego wjechać, może nie od tej w sumie strony, żeby złapać się w jakimś dołku. Tak jak widzieliście, na samym początku tej klepy w zasadzie byliśmy, słuchajcie, w kraterze i tam Elviso był totalnie dojeżdżany. Więc teraz on oczywiście pójdzie tymi murami, będzie do mnie strzelał, no wiadomo, nie? Ale słuchajcie, ja sobie teraz patrzę, zrobię coś takiego. Okej, dobra, on o tym nie wie i teraz, słuchajcie, i teraz się wbijamy do krateru. I teraz, słuchajcie, Elviso na bank pójdzie za mną do krateru. On wie, że ja mam teraz dość mało HP, ale ja sobie teraz, słuchajcie, zjem i Elviso powinien wjechać za mną. A przynajmniej, słuchajcie, taki jest plan. Dobra, okej, będzie do mnie strzelał, ale Elviso, chodź tutaj. Chodź, słuchajcie, ja się skryję tutaj na szyfcie. Elviso, niech, słuchajcie, do mnie podejdzie, nie? Niech teraz, słuchajcie, Elviso do mnie ładnie podejdzie. Dobra, okej, ja się dalej kryję. Okej, słuchajcie, podchodzi. Dobra, ja się tutaj oczywiście ukryję. Słuchajcie, wiecie, on mi tutaj tym łukiem za dużo nie robi, nie? Ale dlaczego on nie chce, słuchajcie, wejść w bezpośrednią klepę? Bo jest lamusem. To, słuchajcie, oczywisty znak, że Elviso oczywiście jest największym lamusem aktualnie na naszym serwerze. No chodź. Taki byłeś kozak, to dawaj. To dawaj w klepę, nie? Dawaj. No dawaj. I co, już będziesz orał? No właśnie, będzie już orał. No to jest typowe Elviso. Widzicie, rzucił sobie natychmiastowe zdrowie. I teraz, słuchajcie, dobra, ja sobie teraz troszeczkę poużywam tarczy, żeby mi się zregenerowało, słuchajcie, HP. I w takim razie klepię go, słuchajcie, dalej. Dawaj go. Jedziemy, słuchajcie, z nim i znowu musi orać. Widzicie, znowu musi orać. On, słuchajcie, nie wie, że ja mam, słuchajcie, aktualnie siłę na sobie. Znaczy, w tym momencie jeszcze 24 sekundy, więc tak jakoś nie mega dużo, ale słuchajcie, musimy go tutaj potrafiać, nie? Musimy go, słuchajcie, tutaj potrafiać. Ej, on ma teraz naprawdę mega kaplicę, ale tak naprawdę mega kaplicę. Ma bardzo nieciekawą akcję, nie? Bardzo nieciekawą, bo widzicie, jak strasznie musi uciekać, ale tak strasznie przepotwornie musi uciekać. On ma bardzo zrytą teraz, słuchajcie, zbrojkę i ma absolutnie zero HP, bo
do tej pory, jak uciekał, to nie uciekał aż tak bardzo. A teraz, słuchajcie, ma naprawdę kaplicę. Absolutną, słuchajcie, ma kaplicę. Dobra, strzelam oczywiście tutaj w niego. Dobra, tutaj znowu, słuchajcie, tutaj znowu. Dobra, ej, on naprawdę, dosłownie musi mieć teraz 1 HP. Dosłownie, on, słuchajcie, w tym momencie ma 1 HP, więc oczywiście lecimy, słuchajcie, za nim. Wypiję sobie tutaj, słuchajcie, poteczkę. Dobra, i słuchajcie, wbijamy się. I teraz, słuchajcie, się wbijamy oczywiście ładnie, pięknie. Dobra, okej, okay, i teraz dawaj. Okej, okay. Widzicie, jak on ora, ale on jest tragiczny, słuchajcie. Nie, taka bitwa, słuchajcie, można powiedzieć, że śmiało jest wygrana, słuchajcie. Spójrzcie na to, słuchajcie, co on wyprawia, nie? Spójrzcie na to, słuchajcie, co on wyprawia, nie? Ej, on to przegrał, on absolutnie to przegrał w tym momencie. I ja proszę was o komentarze. Jeżeli gość ucieka w taki sposób, to przynajmniej mi przyznajcie, że wygrałem, bo on inaczej z nim się jakby, wiecie, z nim się nie da wygrać. Do niego się nie będzie dało podejść, bo widzicie, on właśnie robi coś takiego, nie? On, słuchajcie, robi coś takiego i co ja mam teraz zrobić? I słuchajcie, co ja mam teraz zrobić? Ja mogę sobie, wiecie, w ten sposób sobie podejść. No i on mi nic nie zrobił, słuchajcie. Ja go cały czas tutaj mieczykiem klepię. On ma teraz mega lipę, nie? On jest, słuchajcie, w tragicznej sytuacji teraz, nie? Wiecie, ja sobie tutaj wezmę tarczę i o, i se stoję. I se, słuchajcie, stoję, nie? I se po prostu, słuchajcie, stoję. No, ja sobie tak stoję. Ja mam teraz fajnie. Dobra, dawaj go. No i co? Taki kozak byłeś? Taki byłeś kozak. Dobra, nie, wiecie co? Go trzeba złapać w krater, bo to inaczej nie ma sensu w ogóle. Ja nie mam sensu tutaj w ogóle, słuchajcie, w tym momencie stać, nie? Dobra, chodź. No chodź, chodź, Elvisa. No chodź. Taki byłeś kozak? No i będziesz tylko uciekał? Serio? Naprawdę będziesz tylko uciekał? Ja cię, ej, serio? Bez jaj. Słuchajcie, napisałem do Elvisa, żeby chłop po prostu miał jaja. Żeby nie uciekał w taki sposób, bo jest totalnym lamusem. Serio, do czego prowadzi taka klepa, jeżeli on mi tylko zbrojkę rozwala i ucieka, nie? Serio, on nie ma po prostu, słuchajcie, tej siły, żeby klepać się na miecze, żeby klepać się, słuchajcie, sensownie na łuki. Nie! Lepiej uciec 4000 razy. Zauważcie, ja podczas tej klepy uciekłem pewnie z 2 razy, z czego raz to totalnie, bo po prostu nie było sensu się z nim klepać, a nie, że miałem 0 HP, a on, słuchajcie, uciekł już z 15 razy. Więc po co? Serio, jakie to po prostu, słuchajcie, ma sens? Nie rozumiem, ale najchętniej to bym po prostu mu teraz naklepał. Idzie za mną, zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, czy wejdzie do kratera. Myślę, że słuchajcie, tak, myślę, że on tutaj za nami ładnie, pięknie wejdzie do kratera. I co, może byśmy się poklepali, Elviso? Aha, to se wszedł, nie? Teraz patrzcie, i będzie do... Jezu, Boże, jaki on jest bez... Boże, jak ja sobie współczuję, że ja muszę w ogóle z nim grać. Dawaj, Elvisko, taki byłeś kozak, to dawaj. No dawaj, Elviso, no dawaj, no chodź, tutaj patrz, critical. I co, i teraz łuczek? Oj, chyba musimy tutaj orać, co? Chyba, słuchaj, musimy tutaj troszeczkę orać, bo mamy troszeczkę niezbyt dogodną sytuację. O, już uciekamy, no pokaż, jak uciekasz. O, teraz to sobie zjadłem i sobie wyrzuciłem potkę, więc mam troszeczkę lepiej, co, Elviso? Oj, tak, no poteczka musiała tutaj wjechać, wiadomo, bo to typowy Elvuzio, nie? Typowy Elvuzio, słuchajcie, ja sobie tutaj też zjem, bo dlaczego miałbym sobie nie zjeść w ogóle? Teraz sobie troszeczkę tarczy poużywam. No i pyk. Oj, kurde, ja go, słuchajcie, stekiem biłem, kumacie to? Ja go, słuchajcie, jechałem normalnie stekiem. Ej, to było mocne. To było, słuchajcie, mocne. No dawaj. Dawaj, gość. No i teraz ora. I to jest typowy Elvis. Rzucił w ogóle 2 potki na instant healtha, nie? Ale słuchajcie, mnie go nie bolał, że tak powiem, jego instant healthy. Mnie to, słuchajcie, w ogóle nie rusza, nie? Słuchajcie, ja mogę go w ogóle tutaj jeszcze Ej! Wydawało mi się, że go pacnąłem, słuchajcie, tutaj akurat łukiem, a tutaj się okazało, że chyba nie za bardzo. Dobra, ja też sobie tutaj, słuchajcie, akurat zjem, bo teraz troszeczkę nie za dobra sytuacja. Okej, tutaj pyk. Ej, coś mi padło, czy to mu padło? Ej, mam wrażenie, bo tak jakbym słyszał, chyba że to tarcza była, ale nie wiem. Teraz, słuchajcie, w tym momencie akurat nie wiem. Dobra, o, złote jabłko, słuchajcie, musi jeść złote jabłko, bo ma już naprawdę mega lipę, ale to tak serio, mega lipę. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj akurat zjem teraz w tym momencie i też sobie poużywam tarczy. Ej, coś znowu padło? Czy to jest po prostu dźwięk tarczy? Ej, słuchajcie, w tym momencie tak naprawdę nie wiem, czy to jest dźwięk tarczy, czy nie, ale słuchajcie, wydawało mi się, jakby to był dźwięk po prostu, że pada jakiś itemek, nie? Serio, takie miałem wrażenie. Dobra, słuchajcie, znowu trzeba się najeść, bo tutaj mamy nie za ciekawą sytuację. Dobra, ja też sobie tutaj zjem, on też powinien zjeść, nie? Ej, on w ogóle nie je. Dobra, ja sobie mogę tutaj, patrzcie, stać, starczą, ładnie, pięknie, no i dawaj go. I co, i już oramy? Ojojoj, no i teraz powiedzcie mi, że... No i widzicie, i to jest właśnie Elviso, on nie ma totalnie jaj, żeby, słuchajcie, się klepać. Totalnie gość nie ma jaj, żeby się klepać, nie? W każdym momencie, kiedy przegrywa, to nie jest taka ucieczka jak ja, że odejdzie na 3 kratki, tylko robi właśnie coś takiego. No i powiedzcie mi, teraz ja wygrywam, czy Elviso wygrywa? No bez jaj, serio. Słuchajcie, napisałem mu po raz kolejny, żeby się po prostu był jak facet, a nie jak baba. No teraz... Co, przecież no nie... Dobra, on chce się klepać, to spoko. Możemy w takim razie się klepać, nie? Chłop mi, słuchajcie, normalnie zaczyna klepać, no to spoko. No i widzicie, to jest jedyne, co on robi. Teraz będzie strzelać oczywiście strzałami. No dawaj, no pokaż. Po prostu poklepmy się, po prostu się poklepmy. Kto ma wygrać, ten wygra, no nie? I tyle, bo naprawdę Elvis... Aha, jeszcze, no tak, no dobra, ja też mogę w sumie zjeść, bo tak trochę miałem nie za ciekawie teraz, więc może to akurat była nie najgorsza decyzja. Ej, teraz laguje, czy o co chodzi? Bo ja go akurat biję, on mnie laguje, ten bije, a jakoś tak dziwnie laguje. No dobra, no chodź, Elviso. No dobra, on sobie teraz zje, ja też sobie oczywiście zjem, bo dlaczego miałbym nie zjeść? No tak, i...
Serio? Tak będziemy się bawić, Elviso? Naprawdę, jakby to cię jara? Serio, to cię... Będziemy tak po prostu się bić, nie? Dobra, nauki na miecze, ono po... oczywiście potem ucieknie i tak w kółko, 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 i teraz znowu ucieknie, i potem znowu jakaś poteczka, i tak dalej, no i tak w nieskończoność możemy z Elviso się bawić. No dawaj, poga, 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 zepsuj mi ta... O, ty, trafił mi przy starze, to dość mocne akurat, to muszę przyznać, że dość mocne. Niech mu, słuchajcie, będzie, no. Chodź, ja nie wiem, nie, ja mi się tak nie chcę bawić po prostu. Po co my mamy się tak bawić? Przecież to nie ma żadnego sensu, słuchajcie. Podmieniłem sobie zbrojkę na diamentową i co? Możemy się klepać, słuchajcie, dalej. No jeżeli ja mam zbroję na wykończeniu i w ogóle hełmik mi padł, no to on, słuchajcie, także musiał mieć drugą zbrojkę w zapasie. No i co my mamy teraz zrobić? Ja bym bardzo chciał, słuchaj, to by po prostu tutaj naklepać, nie? Żeby już było po prostu po sprawie. Ale on znowu odejdzie, słuchajcie, z łukiem i tak będzie w nieskończoność. I możemy się, słuchajcie, tak bawić, nie? I tak zawsze możemy już, słuchajcie, do końca po prostu tego życia się bawić. Patrzcie, i znowu będzie jadł, nie? I teraz, słuchajcie, znowu będzie jadł i teraz znowu ma, słuchajcie, padakę, nie? Ja też sobie teraz akurat zjem, no bo wiadomo, że tam raz na jakiś czas można by, słuchajcie, tutaj zejść. Dobra, dawaj tarczę, no. Dobra, i teraz pyk. I teraz... No i znowu... zabierzcie go! Po prostu dajcie mu bana na serwerze. On zasługuje, słuchajcie, na bana. Spójrzcie, co on robi, nie? Spójrzcie, co on robi. On naprawdę zasługuje, słuchajcie, na tym serwerze na bana. Za takie, słuchajcie, oranie, to po prostu zasługuje, słuchajcie, chłop na bana, nie? To jest po prostu żenada absolutna, słuchajcie. A jeszcze hełmik mu padł. No to przynajmniej tyle dobrego, nie? Słuchajcie, hełmik mu tutaj padł. On nie ma chyba żadnego zapasowego. Przynajmniej takie mam wrażenie. O boj! I tak trzeba robić! I tak trzeba robić! Moi drodzy! Najsik! Nie, to jest w ogóle, to jest wspaniała sprawa. Spójrzcie na to! Elviso został rozklepany totalnie przez ABR. Nie no, wspania... Ej, w ogóle, patrzcie na jego itemy. On miał, słuchajcie, tutaj... Nie, czekajcie, niektóre są rzeczy jego. Na przykład, słuchajcie, hełmik. W sumie mogę mu oddać. Dlaczego miałbym mu nie oddać? Ciernie, słuchajcie, tutaj też to jest na przykład jego, nie? To są natomiast moje rzeczy. Patrzcie, mieczek. On miał dużo gorszy mieczek ode mnie i tak mnie jechał, no to to jest dość ciekawa, słuchajcie, akcja. Muszę przyznać, emeraldy też swojego, to oczywiście nie będę mu zabierał. Nawet te poizonowych strzał to na pewno, słuchajcie, mu oddać nie nawet lunetę mu oddam, słuchajcie. Niech tutaj chłop sobie akurat trzyma, ale naprawdę, no przyznam szczerze... O, jeszcze napiszę, że wygrałem, czy napiszę, ej, jesteś lamusem, spadaj. Gość, co ma dwie zbroje. Nie, czekaj, ja mu odpiszę. Mniej więcej mam ich z 20 XD, ej, niech on wie! Napiszmy mu, że mam 20, nie? Ej, ale to prawda! No rozjechał mi hełm, więc założyłem sobie dodatkową zbroję. No i słuchajcie, no co, nie mogę? No nie mogę? Ej, zobaczmy, co on odpisze, bo to jest, słuchajcie, mega mocne. Zaraz się pewnie mega wkurzy. Wyjdź, nie wiem, czy wiesz, ale podbiłem wyspę Maciocha, więc wasz gang ma tylko jedną. A ja mu tylko odpisuję, że dawno odbiliśmy ją od jego mamy. I tyle, pozdrawiam serdecznie, Elviso rozklepany. Moi drodzy, subujcie kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Patrzcie, a teraz się poczuł, wyrzucił mnie z wyspy, ale szalony. I przypominam, żebyście wpadali na sklep www.abra.et. Pierwszy link w opisie tego filmu. Kozacka limitowana świąteczna kolekcja, bardzo szybko się wyprzedaje, więc warto się pospieszyć. A do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem gratis i z tajną wiadomością ode mnie na odwrocie, więc wpadajcie www.abra.et, a ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzieneczka, eleczko i pum!